spać nie będzie dobra. Jak już spać, noc zabieram. Idę już spać, nie powiem ci dobranoc. Idę już spać, noc zabiera mnie. Zatrzasnę drzwi i zamknę okno. Słowa nie powiem, nie odezwę się. Tą nastrojową piosenką w wykonaniu Kuby Dąbka Nie powiem ci dobranoc rozpoczynamy nasze 426. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. Stali słuchacze naszych audycji na pewno powiedzą, że to już kolejna emisja tej piosenki. Tak, będziemy tą piosenkę promować jeszcze długo, ponieważ jest to jedna z piękniejszych piosenek, jaka powstała tutaj, w naszym mieście, wśród naszych hrubieszowskich artystów. Gramy tę piosenkę i będziemy ją grać jeszcze na pewno wielokrotnie. Także artyści, których jesteśmy oficjalnym patronem medialnym, a mianowicie artyści Teatru Piosenki Młyn, koncertowali z okazji walentynek. Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia przygotowaliśmy obszerną relację z koncertu, który Teatr Piosenki Młyn zaprezentował w kawiarni Szalom. Z artystami porozmawia Damian Skiba.
Następnie Agata Pakuła zaprasza nas na emocje sportowe. Zaprasza nas na rozgrywki Halowej Ligi Koszykówki. To są już tradycyjne zawody rozgrywane w hali sportowej naszej szkoły. Naszą audycję zakończy rozmowa Tomka Woźniaka z panem profesorem Kazimierzem Rykalukiem z Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Budownictwa Lądowego, z Katedry Konstrukcji Metalowych. Pan profesor jest absolwentem naszego liceum. Tak więc z okazji zbliżającego się jubileuszu stulecia naszej szkoły możemy posłuchać wrażeń absolwentów z różnych lat. Tym razem posłuchamy opowieści z lat 50. Pan profesor ukończył nasze liceum w roku 1958. Ale teraz zapraszam w imieniu Damiana Skiby do kawiarni Szalom na koncert Teatru Piosenki Młyn. Znajdujemy się na walentynkowym koncercie Teatru Piosenki Młyn w kameralnej restauracji Szalom w Rybyszowie. Artyści powoli przygotowują się do występu, do koncertu. Wnętrze wygląda bardzo pięknie, jest lekka poświata. Artyści powoli przygotowują się do występu. Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jest Was tyle. Moi drodzy, dzisiaj jest walentynkowy wieczór i tak troszkę szczęśliwie, może nieszczęśliwie dla niektórych, ten wieczór łączy się też ze Środą Popielcową. Dzisiaj na Facebooku przeczytałem taki dowcip, chłopcy mi od razu powiedzieli, żebym o tym wspomniał. Możliwe, że Państwo nie czytali. Spotkało się dwóch facetów. Jeden do drugiego mówi, słyszeliście to, czytaliście to na Facebooku? Jeden do drugiego mówi, słuchaj, co to jest za dzień ten 14 lutego, co to jest w ogóle? A ten drugi mówi do niego, ty masz żonę czy dziewczynę? Żonę, a to Środa Popielcowa. Dzisiaj jest Środa Popielcowa, moi drodzy, też między innymi. Ale to wcale źle się nie składa, bo na końcu tej całej wielkiej rzeczy, którą rozpoczyna Środa Popielcowa, na samym końcu też jest miłość. I to wielka miłość. Więc jesteśmy w temacie, jak najbardziej jesteśmy w temacie. W tradycji walentynkowej było na początku, w dawnych czasach było tak, że składano sobie życzenia, wręczano sobie wiersze, prawda, na te walentynkowe. My Wam chcemy tych walentynek dać dzisiaj trochę więcej. A w kwestii technicznej zrobimy tak, żeby w połowie koncertu zrobimy sobie krótką przerwę. Na początek Was trochę posmucimy, poopowiadamy o smutnych rzeczach, a później nastąpi tak zwany bloczek taneczny Teatru Piosenki Młyn. O tańcu oczywiście mowy nie, być nie może, ale trochę podnóżkę będzie. Trochę podnóżkę. Zaczynamy od cicho, cichuteńko. Pochylony drzew do nas płynie, kamienie czują jeszcze ciepło twych rąk, ziarnem śmiechu wiatr klomby wkoło siał, Boże mój. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu, cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu, cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Rozkochani w snach i niewinni jak aniołowie, w deszczu ginął sad, ty wołałaś tańcz, mamy bal. Rozkoształaś mnie na wierzbinie hen aż do nieba. Powiedziałaś mi, że kochasz mnie. Ty królową byłaś, ja królem, pamiętasz? I koniki polne przybyły na ślub. Potem była uczta w salonach pod lipą. Później tak nie smakował mi chleb. Dokąd teraz zaprowadzisz chwilą nas? Co ukrywasz? Odpowiedz proszę. Czego trzeba?
którego trzeba, by usłyszeć znów, by usłyszeć znów siebie. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu, cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu, cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu, cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu, cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Wszystkie piosenki są o miłości, więc przed każdym utworem chyba nie ma sensu mówić o tym samym. Balada o wierzbie. Rzecz dzieje się dawno, dawno temu. Agatka. Ooh.
Drodzy Państwo, teraz się przeniesiemy daleko tutaj do Małpiego Gaju, gdzie właśnie gdzie naprzeciwko jest taka ulica Wesoła, skąd dorastając z dzieciństwa mam wiele wspomnień i traktowałem ten zagajnik, ten park jako swój ogród, ogród zaczarowany, bowiem tam żyło wszystko i do dzisiaj żyje. Wszystko, co, o czym my na co dzień zapominamy, te wszystkie odgłosy, dźwięki, na chwilę wypadałoby zatrzymać się przy tym, posłuchać w tym pędzie naszego życia, kiedy w tym zgiełku tego wszystkiego jest pełno różnych dźwięków, a my na co dzień nie zauważamy takich chociażby odgłosów ptaków, świerszczy, chrabąszczy. I czasami w taki wiosenny wieczór, kiedy już żaby rechocą, właśnie siadamy sobie gdzieś na jakimś kawałku konara i wsłuchujemy się w taki zaczarowany ogród. W porannej rosie słychać ptaków śpiew. Na gałęzi młodej brzozy ptaki tulą się. O, na mój szczebiocę, och ty wróblu mój, on do ucha cicho śpiewa, ze mną w górę wróń. Po śniadaniu wstawię słychać ptaków śpiew, ćwiczą arie i pasaże, jak wyśpiewą. Kur cięcią wystukuje Mendelsona rytm, świerszcze, pszczoły i chrabąszcze wszystkie nucą dziś na łące. Zaczaruje nas choć na kilka chwil ogród pełen wspomnień, ogród pełen barw. Znów zatrzymam czas, obraz tamtych lat, zapach tamtych dni w pamięci mojej jeszcze tli. Wieczór już się zbliża, księżyc znowu wstał, małe nietoperze lecą na wieczorny bal. Strumień jakby głośniej wśród wapiennych skał, płatki róży przy alejce znów potargał wiatr. Zaczaruje nas choć na kilka chwil ogród pełen wspomnień, ogród pełen barw. Znów zatrzymam czas, obraz tamtych lat, zapach tamtych dni w pamięci mojej jeszcze tli. W blasku latarenki widać studni część, ona wszystkie tajemnice kryje gdzieś na dnie. Bramy do ogrodu już nie strzeże nikt, tylko kłódka pordzewiała na łańcuszku dziś. Zaczaruje nas choć na kilka chwil ogród pełen wspomnień, ogród pełen barw. Znów zatrzymam czas, obraz tamtych lat, zapach tamtych dni w pamięci moje jeszcze tli. Thank you.
obrót. Cuda miłości to piosenka, którą za chwilę zaśpiewamy. To jest taki swego rodzaju hymn do miłości. Gdzieś w swoim życiu każdy z nas w ten czy inny sposób, choćby raz w życiu, spotkał się pewnie z listem świętego Pawła do Koryntian. I tam jest takie piękne zdanie. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Czyli wiemy doskonale, że po prostu bez miłości bylibyśmy niczym. A dzisiaj świętujemy miłość. Cuda miłości. Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Ty dojrzysz jego wzrok i jej rumieńce, połączysz toń i woń wody z kaczeńcem. Ty, kiedy dłonie ich ujmą się mocno, połączysz mech i pień w miłość owocną. Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Nieokiełznany wiatr ptaków śpiewanie, Ty w jeden złączysz ton w jedno wyznanie. Ty wyziębiony głaz poprzez strumienie rozpalisz żarem traw żywym płomieniem. Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Połączysz noc i dzień, powodzeń wstęgę i w jeden taniec pchniesz frak i sukienkę. A kiedyś lekko tak, by nikt nie poczuł, na jeden zamkniesz czas, dwie pary oczu. Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Na 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 na. Czuję jeszcze chłód, tarasy i miód, na chlebie tak dobrze pamiętam. Pszczeli chór na kwiatach, których zapach się niósł i rósł, ogromniał, potężniał. Twoją twarz co dni okradały z sił, czytam wciąż co noc, tak jak list, kołysanki, rytm i słowa, które są jak zaklęcie, bo wszyscy śpią. Są obrazy, które namalować się da,
jedynie w pamięci. I drogi są, którymi można pójść tylko raz, ostrożnie, by głupio nie skręcić. Z ulotnych chwil nam los plecie wątłą nić, czasem on ją rwie, czasem my nieświadomie to. Angielski aktor Patrick Murray, przypomina mi się, on kiedyś powiedział taką fajną rzecz. Miałem pecha z obiema swoimi kobietami. Pierwsza mnie opuściła, a druga nie. A pani jednak romantyczna jest. To jest utwór, który chcę za chwileczkę przed państwem. Tyle razy mi mówiła pani, że łudzę się, że to próżny trud, że miłości nie ma. Ale kiedy kosmyk pani włosów na oczy spadł, ja odsłoniłem je i ujrzałem w nich zdziwienie. I to, że pani jednak romantyczna jest, proszę pani, choć myślisz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce tchu, zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. A czemu głupia tak? Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani, choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Czasem mówi pani do mnie, że to śmieszne jest, taki duży chłop, a śpiewa, bo lubi. Ale kiedy w mojej pieśni pani mnie gdzieś sprytnie zjawi się, zanika gdzieś śmiech, bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani, choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce w tchu, zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. Ach, czemu głupia tak? Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani, choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani, choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. To nie czasy na romanse i na damy serc. Zresztą, kto to dziś umiera z miłości? Na to mówię, moja droga pani, na mnie spójrz. Przecież lada dzień ja wyschnę na wiór, a pani jednak romantyczna jest, proszę pani, choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce tchu, zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny, rzewny potok się wlał,
a potem żal. A czemu głupia, czemu głupia tak? Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. I teraz, drodzy Państwo, taka prapremiera, nigdy żeśmy tego publicznie nie wykonywali. Bossa Nova to jest utwór, który mówi o takich duszach, które roztańczone, splecione ze sobą gdzieś tam umysłami i fizycznie poruszają wszystkie zmysły, aby ta miłość trwała bez końca, czego Państwu dzisiejszego wieczoru życzymy. Spotkamy się na moście, pomyślimy o miłości ty i ja zakochani. Pełny bukiet ci przyniosę, a do picia złotą rosę. Zapach dżu przypomni tamte chwile. Bossa nova dusz, bossa nova słów szeptanych, nocny bicia rytm rozpalony serc bez granic. Bossa nova ciał, by upojnie zmysły tańczą. Byle tylko żal nas nie wypalił. Na, na, na. Szeptać ci do ucha będą drzewa w leśnej toni. Czułe słowa wiatru znów usłyszysz. Pod jemiołą zwilżę usta, najcenniejsze skarby ciała skradnę, jeśli tylko będziesz chciała. Bossa nova dusz, bossa nova słów szeptanych, nocny bicia rytm, rozpalony serc bez granic. Bossa nova ciał, gdy upojne zmysły tańczą. Byle tylko żar nas nie. Spacer w deszczu na rozstanie, ty w ramionach utulona, skrywa szklane oczy zawstydzona. Noc przetańczmy na polanie, by o świcie wrócić zanim blask promieni znowu wszystko zmieni. Bossa nova dusz, bossa nova słów szeptanie, nocny bicia rytm, rozpalony serc bez granic. Bossa nova ciał, gdy upojne zmysły tańczą. Byle tylko żar nas nie wypali. Była taka piosenka w repertuarze Młyna, że ciągle jest,
która, ale ona właśnie spowodowała, że Młyn wyjechał z Hrubieszowa i zaczął troszkę jeździć po różnych festiwalach i różnych miastach. Nigdy nie mieliśmy jakichś szalonych ambicji, żeby z Hrubieszowa wyjeżdżać, bo przecież tu jest fajnie i jest tego dowód dziś. Nie mieliśmy zamiaru wyjeżdżać z Hrubieszowa. Było nam tu dobrze, ale parę osób nam powiedziało, jedźcie sobie stąd na inne, do innych miast, na festiwale jakieś, pokażcie się. Więc pojechaliśmy. Pojechaliśmy najpierw chyba do Chełma, żeby blisko było i zaśpiewaliśmy tam piosenkę pod tytułem Idziemy, którą za chwileczkę wykonamy. I była to taka piosenka, która nas, jak mówię, wyruszyła, kazała nam wyjść troszkę dalej. Wygraliśmy ten festiwal i od tego momentu pojawiamy się na różnych festiwalach i czasami coś tam wygramy. Idziemy. Idziemy. Idziemy, zobacz losie, jak należy. Choć czasami nam niezwykle jest pod prąd. Brody rosną, dzieci rosną, nie uwierzysz. Jak ostatnio, nade wszystko jestem stąd. I pomysłów nie brakuje, nie banal. Niebanalnych pogawędek wieczorami. Nie boimy się już wpadek kolosalnych bomb. Tak czyściutko i prościutko między nami. Tak to prawda, że nie wszyscy obok siebie. Życie jakoś drogi nam układa. Ci, co dalej, niekoniecznie mają lepiej. Ci, co bliżej, może mówić nie wypada. Są też tacy, co do których już niestety nie tak łatwo wpaść na nocne degustacje. Do ich kładąc chryzantemy na grobowcu czy akacje. Dla wszystkich Państwa będzie bis, w szczególności dla stolika tam przy lusterku. Najgłośniej klaszczą. Moi drodzy, przedstawienie musi trwać, więc będzie ciąg dalszy. Przedstawienie musi trwać, a wiem, że ten tekst jest przez część z Państwa znany, więc jak najbardziej zachęcam do śpiewania refrenu.
Jak rzeczem mądrość, przedstawienie musi trwać. Choć czasem sił brakuje koniom do furmanki, z uśmiechem rolę nam pisaną trzeba grać. Nie wchodzić z losem w polemiki ani w szranki. I choć kolejny raz się klapie ucałuje, albo się listot bierze za denotacją zwrot, trzeba udawać, że ten bajzel nam pasuje, iść do przodu, czy jak Gruzja iść w przemiot. I choć się z górą zmierzysz, choć się napracujesz, a siły ujdą w ciebie jak z pierogów tarcz, życie nie budź, więc go na glans nie wypucujesz. Trzeba z uśmiechem i niezłomnie naprzód masz. Bo na co komu raz kolejny burzyć mury, co znów urosną, nim nam sińce zejdą z lic. Ponoć gdzie drzewa rąbią, tam też lecą wióry, lecz czasem wióry i rąbanie jest na nic. I choć kolejny raz się klamkę ucałuje, albo się listot bierze za denotacją zwrot, trzeba udawać, że ten bajzel nam pasuje, iść do przodu, czy jak Gruzja iść wieriot. I choć się z górą zmierzysz, choć się napracujesz, a siły ujdą z ciebie, a z pierogów farsz, życie nie bądź, więc go na glancję wypracujesz. Trzeba z uśmiechem i niezłomnie naprzód masz. Agata Jarmusz, Natalia Kwiecińska, Błogosławiony między niewiastami, Tomasz Brudnowski, Leszek Serafin, Marek Malec. Ja nazywam się Adam Szaban. Dziękujemy bardzo. I choć kolejny raz się klamkę ucałuje, albo się listot bierze za denotacją zwrot, trzeba udawać, że ten bajzel nam pasuje, iść do przodu, czy jak Gruzja iść wieriot. I choć się z górą zmierzysz, choć się napracujesz, a siły ujdą z ciebie jak z pierogów farsz, życie nie bądź, więc go na glans nie wypucujesz. Trzeba z uśmiechem i niezłomnie naprzód marsz. I choć kolejny raz się klamkę ucałuje, albo się listot bierze za denotacją zwrot, trzeba udawać, że ten bajzel nam pasuje, iść do przodu, czy jak Gruzja iść wieriot. I choć się z górą zmierzysz, choć się napracujesz, a siły ujdą z ciebie jak z pierogów farsz, życie nie bądź, więc go na glans nie wypucujesz. Trzeba z uśmiechem i niezłomnie naprzód marsz. Wielkiej miłości życzymy Państwu. Dobrej nocy, dobranoc, dziękujemy bardzo. Najgorsze jest to, że nie mamy więcej playbacków. Może od początku zmienimy kolejność. Słuchajcie, mamy tu jeszcze inne zespoły. O właśnie, ten rytm nam odpowiada. Cuda miłości.
Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Ty dojrzysz Jego wzrok i jej rumieńce, połączysz to niwoń wody skaczeńce. Ty, kiedy dłonie ich ujmą się mocno, połączysz mech i pień w miłość owocną. Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Nieokiełznany wiatr ptaków śpiewanie, Ty w jeden złączysz ton w jedno wyznanie. Ty wyziębiony głaz poprzez strumienie rozpalisz żarem traw żywym płomieniem. Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Połączysz noc i dzień, powodzeń wstęgę i w jeden taniec pchniesz frak i sukienkę. A kiedyś lekko tak, by nikt nie poczuł, na jeden zamkniesz czas, dwie pary oczu. Od Ciebie miłość, cuda miłości, od Ciebie czystość, chwała czystości, od Ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od Ciebie spokój wiekuisty. Na 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 na. Dziękujemy bardzo. Ballada. Słuchajcie, ballada ma na 20 do pracy, więc już poszła, ale mam taką propozycję. Kto pierwszy zamówi sobie z naszego repertuaru, jaki pan sobie zamówi, piosenkę dla swojej właśnie walentynki, właśnie za chwileczkę wykonamy. Pierwszy z sali, proszę bardzo. Koncert życzeń. Może damy państwu czas na zastanowienie, 5 minut i... Do garderoby. No właśnie. Oprócz ballady i miasteczka na H. Teraz znajomość właśnie repertuaru. Tutaj pan mówi o włóczce. Nie przypominam sobie takiego utworu z włóczką. O, właśnie. Podpuszczałem. Marta wie. O, oczywiście. Widać, kto słucha naszych płyt. Słuchajcie, ja zrobię wstęp. Adam będzie musiał wyjść. Tak, to na żywo. Adam, niestety, pan dał całe 500 i musimy. A ile razy? Raz, tak? Widać, że ma jedno dziecko. Poczekamy. Zanim zechcesz, abym z tobą szedł, zanim każesz mi wyrzec się własnej krwi, pozwól dech ostatni czerpnąć ze znajomych ust. Los mi ich przywiał przyjacielem. Nie masz sumienia, jeśli nie umiesz żałować.
To, co było, nie musi brudne być i złe, a świat tak samo twój, jak i mój nie jest klatką, gdzie tylko płoni się ból. Kiedyś ucieknie nam młodość, gdzieś skąd nie odzyskasz jej. Dokąd zabierze los siłę, którą, aby kochać, trzeba mieć wielką. Czekaj, za chwilę krzyknie syn. Twoja nadzieja w małym ciele. Co zrobisz, jeśli uciekać zechce jak ty? Kopniesz w drzwi i zaczniesz krzyczeć mu w twarz. Kiedyś ucieknie nam młodość, gdzieś skąd nie odzyskasz jej. Dokąd zabierze los siłę, którą, aby kochać, trzeba mieć. Kochać trzeba mieć wielką. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu i udowodnijcie nam, że potraficie się bawić bez nas. Przy wspaniałym aplauzie publiczności swój występ kończy teatr piosenki mój. Jest ze mną pan Tomasz Brudnowski. Czy można pana prosić o parę słów podsumowujących dzisiejszy wieczór? Oczywiście, oczywiście. Dzisiejszy koncert, dzisiejsze spotkanie właśnie z publicznością grubieszowską, która od lat przychodzi na nasze koncerty, jest wierna naszym piosenkom, to tak naprawdę weryfikuje nawet naszą kondycję tutaj muzyczną, ponieważ nieraz jak się potrafimy pomylić gdzieś tam w tekście, to oni potrafią nas skorygować. Co jest dowodem tego, że na co dzień nas jednak uważnie słuchają, znają nasze piosenki. Tym bardziej jest mi miło dla takiej publiczności grać. Więc bardzo, bardzo lubię takie małe knajpeczki, małe lokale, po to, że my po prostu jesteśmy bliżej siebie. Nie jest to wielka scena, nie jest tam widownia olbrzymia, że nie brakuje tego kontaktu z publicznością, tylko tutaj jest taka swojska, normalna atmosfera. Można sobie przyjść, zamówić jakiś utwór, porozmawiać. Jest taki bardzo bliski kontakt. I to bardzo zrzesza, przybliża nas i naszych po prostu fanów. Dlatego życzyłbym sobie, żeby więcej takich koncertów klimatycznych było w naszym Teatrze Piosenki Młyn. Były wielokrotne bisy, wielokrotnie panowie grali kolejne piosenki. Czy spodziewał się pan tego? Można by powiedzieć, że to już weszło w naszą tradycję. Łatwo nas jednak nasza publika nie wypuszcza, znając właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ten repertuar, a
oni wiedzą, że jednak na końcu będą same takie bomby energetyczne, utwory do klaskania. Także wiem o tym, że sama publiczność wywoła ten bis. My, co prawda, mamy zawsze coś tam, jakiegoś asa w rękawie, co prawda, tak? Do końca może nie odkrywamy się ze wszystkimi asami, ponieważ teraz szykujemy nowy repertuar, bardziej, no może nie do końca będę zdradzał, tylko powiem w jakim kierunku, ponieważ to jest poświęcone właśnie odzyskaniu rocznicy, odzyskaniu niepodległości, więc w tym klimacie o starym miasteczku, o naszych okolicach, Hrubieszowszczyzny, kilka słów napisanych, skreślonych na podstawie naszych starych fotografii, na podstawie pamiętników, chociażby Steckiego, gdzie szczegółowo opisuje te życie w tamtych latach, tak? To życie, które tętniło pełną piersią i z którego ludzie korzystali, brali z tego życia. Jakoś gdzieś to powoli się troszeczkę pozmieniało. Myśmy teraz otworzyliśmy tą skrzynię skarbów, starych skarbów i tak właśnie wszystko w takich kolorach sepi chcemy przedstawić w sposób muzyczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wśród obecnych gości można zobaczyć też panią Martę Majewską, panią burmistrz. Czy można panią prosić o parę słów wrażeń dzisiejszego koncertu? Dziś wyjątkowy wieczór, 14 lutego to Dzień Zakochanych. Oczywiście miłość świętujemy każdego dnia, jeśli się taką posiada. Ja na szczęście obok siebie ją mam, więc dziś czysto prywatnie. Przede wszystkim dlatego, że po prostu wędruję za murem. No jak tylko grają i koncertują czy w Hrubieszowie, to staram się, aby nas nie zabrakło, bo to jest naprawdę przyjemny, wspaniały czas. Uwielbiam ich muzykę, uwielbiam ich wszystkie utwory. Daję temu wyraz na każdym razem, a w dzisiejszym dniu w sposób szczególny myślę, że i ten rodzaj, gatunek muzyczny, który reprezentują, idealnie wpaja się w klimat też restauracji, w której jesteśmy, bardzo przyjemne i wyśmienite jedzenie, więc myślę, że miejsce i czas i otoczenie przy takim wspaniałej muzyce to idealny czas na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, wszystkiego dobrego i dużo miłości dla wszystkich zakochanych. Dziękujemy. Koncert Teatru Piosenki Młyn Dobiegł końca. Widzowie, goście są w niesamowitych nastrojach. Ten niesamowity wieczór na pewno pozostanie wszystkim w pamięci. A teraz przenosimy się do hali sportowej naszego liceum. W niedzielę 18 lutego odbyły się rozgrywki Halowej Ligi Koszykówki. O tym opowie nasza reporterka Agata Pakuła. Jest ze mną Zbigniew Krawczuk, organizator tego całego przedsięwzięcia. Proszę powiedzieć mi kilka słów o tej imprezie. Jak co roku w okresie zimowym są rozgrywane rozgrywki amatorskie piłki koszykówki. Trwa to już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Co roku sprowadzone są w kategorii seniorów. Szkoda, że tylko coraz mniej drużyn. Aktualnie w tym roku gra 5. Były czasy, kiedy grało po 12, ale myślę, że kiedyś ta koszykówka się odrodzi. A żeby się odrodziła, próbujemy wprowadzić też do rozgrywek młodsze zespoły i w tym roku po raz pierwszy jest mini dla gimnazjalistów Halka, w którym grają 3 zespoły, a żeby uświetnić troszeczkę rozgrywki, też wprowadziliśmy mecze dziewcząt. I dzisiaj właśnie został po raz pierwszy rozegrany mecz między gimnazjistkami Stasica i szkoły numer 1. Tym razem wygrał Stasic, ale myślę, że walka będzie w dalszym ciągu o każde punkty. Może pan jeszcze powiedzieć, kto dzisiaj będzie grał? Dzisiaj grają w tej chwili zespoły gimnazjum numer 1 i 3, a potem grają już seniorzy i będą 2 mecze. A kto według pana jest faworytem dzisiejszych rozgrywek? No, faworytem jest drużyna Ogólniaka, a właśnie ona w pierwszym meczu będzie grała. I jest to faworyt już od kilku lat, nie dają szansy innym. Także przerastają troszkę klasą pozostałe zespoły, ale to widać po rozgrywkach, w których biorą udział, grają w rozgrywkach ogólnopolskich.
No jest to taka ozdoba naszych parkietów. No i życzę wszystkim młodym, żeby dorastali do ich poziomu. Dziękuję bardzo. Jest ze mną Jagoda Sonda. Jagoda, mogłabyś powiedzieć, jak oceniasz poziom rozgrywanych meczy? Poziom rozgrywanych meczy jest całkiem wysoki. Nie wiem, co tu jeszcze dodać. W sumie nic to takiego szczególnego nie jest, ale było dobrze, była walka. Dziękuję bardzo. Proszę. Jest ze mną Ola. Olu, powiedz, komu kibicujesz? Nie mam konkretnego faworyta w dzisiejszym meczu, ale sądząc po wyniku 42-7 myślę, że wygra jedynka. A jak oceniasz poziom przygotowania zawodników do gry? Zawodnicy są bardzo przygotowani, są ze sobą zgrani i ich gra jest na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest ze mną Łukasz Grossman. Łukaszu, powiedz, jakie emocje po rozegranym meczu? Można powiedzieć, że fajnie. Wszystko się udało. Jak drużyna była przygotowana do meczu? Trenowaliśmy z panem od WF-u, panem Podlewskim, za co bardzo mu dziękujemy. Czy mógłbyś powiedzieć wynik końcowy meczu? 58-8. O, gratulujemy. Czy przygotowania drużyny były trudne? Bardzo. Musieliśmy dużo trenować. Było dużo treningów, tak? Tak, tak, tak. Trwają rozgrywki między Staszicem a Szkołą Mechaniczną. W pierwszej kwarcie wygrywa Staszic 24-4. Jest ze mną Albert Gardyński. Albercie, powiedz mi, jak emocje po wygranym meczu? No oczywiście, tak jak po każdym wygranym meczu, jesteśmy zadowoleni z wyniku. Widać, że nasza ciężka praca przyniosła efekty i zwyciężyliśmy z jedną z lepszych drużyn w lidze. No, nie ukrywam, że było ciężko, że przeciwnicy fizycznie nie odstawali od nas, a nawet przewyższali nas fizycznie, no ale jakoś poradziliśmy sobie. Mógłbyś powiedzieć, jaki był wynik końcowy meczu? Tak. Wynik był 65-28 dla nas. No, nie daliśmy z siebie wszystkiego w tym meczu, ale wynik jest pokaźny. Czy przygotowywania do meczu były ciężkie? Oczywiście. Nasze przygotowania trenujemy dwa razy w tygodniu, po dwie godziny. Także dajemy z siebie wszystko na treningach. No i ciężko się przygotowywaliśmy, żeby objąć lidera w tej lidze. No i myślę, że fani są zadowoleni z naszej gry i my, tak samo jak my, jesteśmy z naszej gry zadowoleni. I co dalej? Wygraliście i co dalej? No, czekamy na kolejny mecz. Tym razem zmierzymy się chyba z Trójką, jak dobrze się nie mylę i dobrze pamiętam. No i również będziemy się przygotowywać, żeby utrzymać tą stałą formę, którą mamy teraz i żeby utrzymać tego lidera w lidze. A później wygracie ten mecz i co dalej? No, do końca ligi. Mówiła dla was Agata Pakuła. Z okazji zbliżającego się jubileuszu stulecia naszego liceum, nasi reporterzy rozmawiają z absolwentami. Jest to okazja do przypomnienia historii naszej szkoły, utrwalonej w pamięci naszych absolwentów. Teraz zapraszam na spotkanie z panem profesorem Kazimierzem Rykalukiem, profesorem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, Katedry Konstrukcji Metalowych. Rozmowę przeprowadził Tomek Woźniak. Dzień dobry Państwu. Moim rozmówcą jest profesor Kazimierz Rykaluk, absolwent Liceum Ogólnokształcącego z roku 1958. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, w roku, którym rozpoczął pan naukę w naszej szkole w Hrubieszowie, było tylko jedno liceum ogólnokształcące. No, czy trudno było się tam dostać i jakie były kryteria naboru? Nie, nie było, powiedzmy, wysokich wymagań. Wszyscy, którzy byli chętni do uczenia się w tym liceum, właściwie zdawali egzamin wstępny, ale to ten egzamin wstępny był bardzo łagodny. To była taka rozmowa kwalifikacyjna, można powiedzieć. Jednym z głównych pytań, które otrzymałem, gdzie byś chciał iść po skończeniu naszego liceum, prawda? Powiedziałem, że chyba na medycynę, a to wobec tego później od razu przydzielili mnie do klasy z językiem łacińskim, prawda? To pamiętam dobrze. Natomiast innych jakichś wymagań, które tam były stawiane, raczej nie, bo bym zapamiętał, jeżeli by były jakieś trudności.
I z tego, co sobie przypominam, to wszyscy, którzy wtedy chcieli się uczyć w danym roku, rozpocząć tę naukę, to dostali się do liceum. A ile było klas pierwszych w czasie, gdy został pan uczniem liceum? I jak liczne to były klasy? Czy był podział na profile? Nie, wtedy jeszcze o profilach nie było żadnej mowy, powiedzmy, w całej Polsce. Były trzy klasy, A, B i C. Klasy liczyły mniej więcej po 25 osób. Czy pamięta pan, kto wtedy był wychowawcą pana klasy? Oczywiście. Wychowawcą mojej klasy była pani Maria Nemetti, która prowadziła język łaciński. No właśnie, pan profesor ma świadectwo dojrzałości z naszego liceum. Jest właśnie okazja, żeby sobie przypomnieć i wspomnieć, jak to wyglądało. Więc tak, był egzamin maturalny. Najbardziej ostre wymagania były z języka polskiego. Jeżeli ktoś nie napisał poprawnie, gramatycznie wypracowania, no tematów oczywiście nie pamiętam, na jakie tematy myśmy pisali, czy ja pisałem osobiście, ale wiem, że koleżanka, która mieszkała niedaleko mnie w sąsiednim domu, bo ja mieszkałem na stacji, a ona była ze swoimi rodzicami w swoim domu w Hrubieszowie, no, zrobiła dwa błędy gramatyczne i niestety musiała powtarzać maturę w następnym roku szkolnym. Nie było żadnych, powiedzmy, jakby okresów powtórnego zdawania matury w tym samym roku szkolnym. Czyli nie było łatwo. Nie było. Nie było łatwo. A jak wspomina pan ogólnie okres nauki w liceum? Czy było ciężko? To znaczy dla mnie nie było ciężko. Może niektórzy mieli problemy z matematyką, dlatego że prowadzący matematykę pan z kolei Karol Nemetti, czyli mąż pani Marii, był człowiekiem czy nauczycielem bardzo wymagającym, a charakteryzował się tym, że mało tłumaczył, tylko nowy temat na przykład, no to od razu proszę do tablicy, wyczytywał z listy, czy jeżeli pamiętał, to wymieniał nazwisko, proszę do tablicy i robić to zadanie. Większość nie umiała tych zadań robić, no bo nie było żadnego wytłumaczenia, jak to postępować w danej sytuacji. No i stąd, powiedzmy, były takie, no ci ludzie stresy przeżywali, że na dwójkę odpowiedział w danym dniu. Tak, no to no ja nie miałem problemu z matematyką, można powiedzieć, byłem w pewnym sensie pupilkiem pana profesora Karola. Inne przedmioty, no to były, powiedzmy, nie były trudne dla ogółu uczących się. Jak wyglądało w tamtych latach życie szkoły? Czy były organizowane konkursy, uroczystości? Słyszeliśmy na przykład o porannych apelach. Czy może pan coś o tym opowiedzieć? To znaczy słabo sobie przypominam, ale apele wiem, że były, prawda, za moich czasów. Prowadził je przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej w liceum. Już nie pamiętam nazwiska tego kolegi, który wówczas był, no był ze starszej klasy ode mnie oczywiście, a później kto? A później nikt nie został, dlatego że w 1956 roku po zmianie ekipy partyjnej, prawda, kiedy Gomułka przyszedł, no to te apele przestały być organizowane w szkole. Jak wyglądała wówczas studniówka? Studniówka na pewno nie była taka, jak w tej chwili obserwuję. Po prostu wszyscy się przygotowywali, żeby odświętnie przyjść na tę studniówkę. Było to w górnej sali gimnastycznej w liceum. Rodzice niektórych koleżanek i kolegów, którzy mieszkali w samym Hrubieszowie, no, organizowali tę część, nazwijmy to kulinarną, ale ona była bardzo skromna. Była muzyka, to właściwie była chyba z płyty, bo wtedy taśmy jeszcze się nie używało. Z płyt winylowych oczywiście. Tak, z płyt winylowych, tak, tak. No i tak bawiliśmy się do godziny, już nie pamiętam do której, czy to było do 24, czy do 2 po północy, ale tego dokładnie nie pamiętam. Natomiast to, co było charakterystyczne dla mojego rocznika, to, że zaprosiliśmy na studniówkę naszych
księży, którzy z nami prowadzili religię naszych, dlatego że w pierwszym okresie uczenia się, czyli w klasie 9 i 10, to był ksiądz Stanisław Rogalski, który później znalazł się na Warmii, a przez kilkadziesiąt lat był też na Dolnym Śląsku proboszczem we wsi Jaksonów, kilkanaście kilometrów za Wrocławiem stąd. I był ksiądz, jak on odszedł z Hrubieszowa, to drugim naszym katechetą był ksiądz Władysław Krawczyk, który był proboszczem. Nie wiem, czy to było wtedy, jeszcze chyba nie było tam parafii osobnej, bo była w Hrubieszowie tylko jedna parafia w kościele świętego Mikołaja. On natomiast był przy kościele świętego Stanisława Kostki. I to, co nas wtedy uderzyło, że zaproponowano walc dla księży, i obydwaj, powiedzmy, odtańczyli tego walca. Czy chciałby pan może zdradzić, które wydarzenie z czasów szkolnych nadal wywołuje u pana uśmiech? To można przypominać sobie kilka takich. Mianowicie pierwsze wydarzenie to było po przejściu 9 klasy na wakacje. Był organizowany wyjazd do kopania kanału Wieprz-Krzna. Większość pojechała, ja natomiast nie pojechałem, dlatego że pojechałem jak zawsze na każde wakacje do rodziców, żeby im pomagać w gospodarstwie, przy żniwach po prostu. Nie pojechałem, później przyjechałem, wszyscy mi mówią, ciebie nie było na tej, powiedzmy, zorganizowanej, przymusowej, tak można powiedzieć, pracy przy kopaniu kanału. Myślałem, że może zostanę wyrzucony albo skreślony z liceum, ale niestety nic się nie stało. Nawet nikt mnie nie zapytał, dlaczego ja nie przyjechałem. Więc to było takie, powiedzmy, moje pierwsze wrażenie. Zresztą może dlatego, że nie należałem do Związku Młodzieży Polskiej i byłoby to bezprawne takie przymuszanie. Natomiast drugie takie śmieszne wydarzenie, które właściwie trwało przez cały okres uczenia się, czyli przez 4 lata, mianowicie, że były zakazane indywidualne uczestniczenia w kinie, tak powiedzmy. Kinoplon chyba się nazywa, tak, kinoplon. I były dyżury nauczycieli, którzy chodzili na seanse filmowe i, powiedzmy, notowali wszystkich, których tam zobaczyli. I na koniec chciałbym zapytać jeszcze, jak ocenia pan doświadczenia zdobyte w szkole na tle dalszej kariery? Muszę powiedzieć tak na początku, że wykształcenie zdobyte w liceum w Staszicu Hrubieszowskim oceniam bardzo wysoko, a to już o tym mogłem się przekonać, jak przyszedłem na studia i porównywałem zdobyte wiadomości na przedmiotach typu matematyka, fizyka, chemia na pierwszym roku, które były na moim wydziale, to sądzę, że nie było się czego wstydzić. A ponadto i łatwość zresztą zdania egzaminu wstępnego na Politechnikę, to był skutek właśnie dobrego wykształcenia w Staszicu. Także o tym tylko nie wiem, czy gdzieś w archiwach się zachowały, wiem, bo mi mówili później moi koledzy z liceum, którzy mieszkali w Hrubieszowie, jak jeszcze przed rozpoczęciem studiów tam z nimi kontaktowałem się, przyjeżdżałem do Hrubieszowa i mi mówili, słuchaj, do liceum przyszło takie podziękowanie z wydziału twojego, na który zdawałeś, że bardzo dobrze cię wyuczyli. Dlatego, że egzaminy wstępne zdałem na piątki, powiedzmy, i ponadto, nie wiem, bo komisja egzaminacyjna na egzaminach wstępnych to oceniała, więc nie mnie jest oceniać w tej chwili, ale to świadczy o tym, że było to liceum o wysokim poziomie kształcenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.